Witam na kanale i zapraszam na dzisiejszy film. Dzisiaj rozpoczynamy trzeci sezon eksploracji Wału Pomorskiego. Jak widzicie, za oknem auta jeszcze ciemno. Auto już odpalone się grzeje. Za chwilę jadę po chłopaków, zabieram chłopaków na pokład i startujemy. Startujemy dzisiaj na Strzaliny. Ze Strzalin będziemy kierować się w stronę Tuczna, by zgrać ten materiał. W takim bądź razie zapraszam na tą relację z tego odcinka Wału Pomorskiego. I pierwszy schron dzisiejszego dnia przed nami. Kompletna ruina, wszystko wysadzone. Obiekt dość czytelny. Strop zarwany. Zobaczcie. Mamy troszeczkę śniegu, jest dość ślisko, dlatego będę bardzo delikatnie i uważnie schodził w dół, by nie zrobić skoku narciarskiego jakiegoś fajnego. I jedna rzecz, która mnie niezmiernie cieszy dzisiejszego dnia, to że nie ma tej całej zieleniny jeszcze, bo na pewno schron nie byłby taki łatwy do odnalezienia i do spenetrowania. Próbujemy się dostać trochę niżej, ale trzeba uważać na ślizgość. Tak jak wspominałem na wcześniejszym filmie, wróciliśmy na Strzaliny i zmierzamy w stronę Tuczna. Tutaj ślad, jakby był obiekt z kopułą pancerną. Zejdę za chwilkę jeszcze niżej i spróbujemy zobaczyć, co tam w środku wygląda. Tak, obiekt był na pewno wyposażony w kopułę pancerną, bo ślad na to wskazuje. Za chwilę spróbuję wejść dalej, zobaczyć, czy coś widać, ale w oddali możecie zobaczyć naszych bohaterów, którzy dzisiaj towarzyszą. Łukasz, no i wreszcie Dawid wrócił z wygnania od króla szwedzkiego, także już zaczyna znów z nami. Zobaczcie. Fajny. Ale zajebisty. Spróbujemy zajrzeć tam dalej. Ale zbytnio nic nie widać. Bardzo fajny obiekt, jak na pierwszy z dzisiejszego dnia, z dzisiejszej wyprawy. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Okej. To wychodzę i zmierzamy do kolejnego. W
W zeszłym roku o tej porze zaczynaliśmy odcinek Szczecinek. Było znacznie zimniej i dużo więcej śniegu. Chłopacy dalej eksplorują, zaglądają, a my za chwilkę widzimy się przy kolejnym obiekcie. Tak tutaj okolica wygląda. No to do następnego. I już następny. Też ruinka, bo już to widzę. Aczkolwiek znów podejście standardowe. Znaczy się ciężko. Zobaczymy, jak on wyglądał. Tutaj był przód, przedział bojowy, strop nad przedziałem bojowym zdjęty, ślady mocowania płyty i zajrzymy dalej, czy coś pozostało. O, takie rzeczy. Czyżby takie dziwne wejście, czy była tutaj stanowisko obserwatora? No, muszę wam powiedzieć, że takiego jeszcze też nie mamy na swojej liście. Więc znów coś nowego. No to teraz tylko, by na tych liściach nie zjechać w dół, jak to się często zdarza. Rozglądam się, czy gdzieś jest widoczna jakaś sygnatura, coś, ale niestety nic nie widzę. Bardzo ciekawy obiekt. I jak zawsze okopy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne z tej perspektywy, ale mamy ślad okopów i podążając tym śladem plus nawigacja kierujemy się do kolejnego. Patrząc na to, że nie ma tej całej zieleniny jeszcze, że to wszystko nie wybiło, tak bardzo fajnie się spaceruje, bo gdyby były te wszystkie zarośla aktywne, prawdopodobnie znów byłaby mega przeprawa. No to widzimy się przy kolejnym obiekcie dzisiejszego dnia. I kolejny przy samym jeziorze. Tam jest wspaniałe jeziorko, a tutaj mamy taki obiekcik dwuwejściowy. Czyli musiał być przygotowany pod ekipę wypadową. Spójrzcie,
właśnie to zaglądamy jak zawsze i mamy pierwsze sygnatury dzisiejszego dnia. Mało KLGA W2, 36 rok. Kleine Galgensberg West bodajże. Jeszcze widoczne opancerzenie strzelnicy. No, zadowalające. Zadowalające. Zobaczcie. Tutaj ktoś już próbował odkuć i wyrwać. Dużo nie zostało. Ale i przejście do przedziału bojowego. Zobaczcie, jaki kawał zbrojonego betonu. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Tutaj widoczny sopelek. Tutaj mamy kolejny piękny, zamarznięty sopelek. Robi się coraz większy wiatr, także możecie słyszeć jakieś takie dźwięki, które będą troszeczkę przeszkadzały w nagrywaniu, ale docieramy do kolejnego i jest to ostatni w tym odcinku Małej Góry Wisielczej na podejściu. Też wysadzony, zobaczcie, malutki, ale całkowicie strop zarwany, porośnięty mchem. Jeszcze wejdę sobie tam na górę, żeby zrobić zrzut z góry. Tutaj przed nami zajebiste bajorka, rozlewiska, jakieś trzęsawiska. Naprawdę bajeczny teren. Zawsze się tym zachwycam. Ale cóż, musicie mi to wybaczyć. I tak to się prezentuje z góry. I tam też w oddali jezioro i cały zespół rozlewisk. To ja zmierzam do kolejnego obiektu, a ten jest ostatnim na tej linii, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli to wszystko Wam podobało, proszę o zasubskrybowanie kanału, zostawienie łapki, jakiś komentarz, bo to naprawdę pomaga w zasięgach na kanale. A więc cóż, do zobaczenia na szlaku. Cześć!